Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na wyjątkowym odcinku, w którym całą uwagę skierujemy na odciążeniu naszych stóp w bieganiu. Każdy z nas to nieświadomie robi, bo żeby poderwać stopę, trzeba najpierw zdjąć z niej ciężar i obciążenie. To samo się dzieje w momencie, kiedy nasze biodra mijają w trakcie biegu stopę i dopiero wtedy jesteśmy w stanie ją poderwać. To nie zadzieje się też z tego samego powodu, kiedy noga będzie przed nami. Prosta fizyka. I teraz jak to zrobić efektywniej? W jaki sposób wyćwiczyć to podczas drilli? Jakimi ćwiczeniami? A potem pokażę Wam różnicę, kiedy będę biegł na bieżni, wspomagając się właśnie delikatną pracą ramion przy wysokiej prędkości, a Wy mi powiecie, czy widzicie tą różnicę, jeżeli chodzi o lekkość i wkładanie mniejszej ilości energii właśnie do tego ruchu. Odciążenie, czyli po angielsku unwinding, zaczyna się ruchem hop, tutaj do góry. Delikatnym wzruszeniem ramion tutaj. De facto możemy oczywiście pomóc sobie rękoma, za to nie jest ruch rąk do góry. Zależy nam na tym, żeby to ta część poszła do góry. Hop. Teraz zwróćcie uwagę. Nie ma tutaj pracy w ogóle na stopie. Jest ruch hop do góry, hop, stopa nie pracuje. I to jest klucz do zmniejszenia możliwości wystąpienia kontuzji. Więc w jaki sposób to wyćwiczyć? Będziemy mieli trzy możliwe de facto ćwiczenia. Pokażę Wam, w jaki sposób pracować ze sztangą i pokażę Wam, w jaki sposób pracować wskakując na małego boksa, w jaki sposób pracować z drillami. Więc zapraszam Was serdecznie do trzech ćwiczeń, a potem podziałamy sobie z bieżnią mechaniczną, wróć w relizją elektryczną. Więc zapraszam do pierwszego ćwiczenia. Pierwszym i zarazem najłatwiejszym ćwiczeniem, gdzie to można wpleść, jest ćwiczenie o nazwie kucyk. Kucyk, czyli najdelikatniejsze, jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, zmiana punktu podparcia z jednej stopy na drugą. W ćwiczeniu tym, tak jak wielokrotnie powtarzałem, zależy nam na tym, żeby zdjąć napięcie z całego ciała. Z ramion, z nóg, z pośladków, z całego ciała i użyć jak najmniejszej ilości energii, żeby zmienić obciążenie z jednej nogi na drugą. Pamiętajmy, że w trakcie tego ruchu obydwie stopy lądują w tym samym czasie na ziemi, czyli to nie jest ten ruch, tylko dokładnie ten i zależy nam na tym, żeby minimalnie poderwać stopę. I w tym momencie, kiedy robisz sobie to ćwiczenie, wydaje ci się ono bardzo lekkie. Za to teraz dodamy sobie pracę ramion i będziemy wymieniali punkt podparcia z jednej stopy na drugą, ale podczas jednego delikatnego wzruszenia ramion do góry. I teraz. Teraz to, co Ci się będzie wydawało przerysowane, jeżeli chodzi o moją pracę ramion, w ruchu tego kompletnie nie zauważysz, nie zaobserwujesz. Za to pomożesz zwrócić uwagę na to, że ja wyłączyłem całkowicie pracę nóg. One nie pracują, żeby stopę poderwać. Ja delikatnie podrywam całe ciało do góry, pracując sobie tutaj górną częścią ciała, a nogi tylko i wyłącznie korzystają z tego, że są odciążone całkowicie i są w stanie zmienić punkt podparcia z jednej stopy na drugą. I teraz wrócę sobie jeszcze raz do kucyka i teraz jeżeli zrobisz dokładnie to samo, co ja w tym w tej kolejności, to zwrócisz uwagę na to, że w momencie, kiedy ja wkładam pracę ramion, to praca nóg jest
w zasadzie prawie że zerowa. I od razu zwrócisz uwagę na to, że zdejmujesz bardzo duże napięcie ze swoich stawów skokowych, Achillesa, łydek, ale przede wszystkim ze stóp. Mniejszy nacisk na stopę, to mniejsze kontuzje. A na tym nam powinno najbardziej zależeć. Choć oczywiście większość z nas będzie z tyłu głowy miała na myśli, czy mi się to przełoży na lepsze wyniki. To zostawiam Wam już do sprawdzenia. Ja przetestowałem, jestem zachwycony. Obecnie mi potem zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cząstkę biegową. Zapraszam Was serdecznie do drugiego odcinka, na którym pokażę Wam, w jaki sposób wypracować ten ruch z sztangą. Sztanga będzie Wam pomocna, więc przyda się, jeżeli nie masz sztangi, jesteśmy w stanie zrobić to innymi ćwiczeniami, ale pokażę Ci przede wszystkim ćwiczenia ze sztangą, bo wzmocnimy sobie wtedy ten ruch siłowo. Do zobaczenia. Witam w kolejnym odcinku, witam w kolejnym ćwiczeniu. Do tego ćwiczenia będziemy potrzebowali sztangi i bardzo możliwe, że to ćwiczenie robiłaś już wielokrotnie, za to kładąc nacisk na to, żeby się odepchnąć od ziemi, a nie na tym, żeby popracować właśnie pod kątem odciążenia naszego ciała, pracując właśnie górną częścią ciała i ramionami. Więc sztanga, ja mam tutaj sztangę olimpijską, za to jakąkolwiek sztangę Ty będziesz miał, będzie to może lżejsza na sam początek, a za to dążymy do tego, żebyś była w stanie zrobić 30 podskoków z ciut większym ciężarem. Więc hop, zarzucamy sobie sztangę na górę i w tym momencie to, czego oczekujemy, to jest tylko i wyłącznie delikatny ruch tutaj, zero pracy nogami, żeby nasze nogi oderwały się od ziemi. Uginamy kolana i hop, hop. I teraz zwróć uwagę, że u mnie jedyny ruch, jaki występuje, to jest ruch ramion do góry, delikatnie wspomagany przez ręce, ale nie ma pracy na... nie ma pracy, żeby się odepchnąć od ziemi. Dokładnie to samo zrobimy sobie, skacząc w jednej nodze. Czyli ustawiamy się w pozycji i hop. I ruch jest tutaj, do góry. Ja sobie zrobię też na drugą nogę. Ale nie ma pracy, nie ma pracy w odepchnięciu. Część z Was będzie miała problem z sztangą, więc zacznij od sztangi, która waży zdecydowanie mniej. Czy trzymanie tutaj hantelków będzie lepszym rozwiązaniem, jeżeli masz takowe? Niekoniecznie, bo będą one latały nam na boki. Sztanga jednak jest długa i pozwala nam trzymać ciężar w jednym miejscu. Sprawdzałem, niestety sztangielki, ketle lżejsze nie dają takiego fajnego efektu, więc zacznę od sztangi, która będzie ważyła może 8, może 10 kg. Powiesz mi, ja nie ważę dużo. Zaczynałem pół roku temu z tymi ćwiczeniami od sztangi, która ważyła 20. Kończyłem, zawsze pewnie dokładam przynajmniej 10 kg na każdą stronę, czyli dochodzę do 40 kilku kilogramów, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu i adaptacji naszego ciała do nowego bodźca z ruszaniem ramion tutaj do góry. Więc to by było drugie ćwiczenie, więc znajdźmy jeszcze trzecie ćwiczenie, które nam pomoże to wszystko połączyć. Więc już teraz zapraszam Cię bardzo serdecznie do trzeciego odcinka, na którym pokażę Ci, w jaki sposób efektywnie popracować nad odciążeniem naszych stóp. I teraz przeszliśmy sobie do ostatniego ćwiczenia. Jak zauważyliście, celowo nie wstawiłem tutaj boksa, skrzyni. Chciałem Wam pokazać, że możemy stworzyć sobie i wykorzystać schody, wykorzystać coś, na co będziemy mogli skoczyć. Nie zależy nam na wysokości, zależy nam na tym, żeby popracować nad odciążeniem. I teraz zwróćcie uwagę,
na przede wszystkim pracę mojej góry. Czyli pracujemy sobie, hop, tu jest praca. Macie czuć, że nogi w ogóle nie pracują. To ćwiczenie oczywiście możemy zrobić tak jak poprzednie w dwóch wersjach. W wersji obonóż i w wersji jednonóż. Czyli hop, w ten sposób. Najlepiej ten ruch łączyć również z biegiem. Jak po ćwiczeniu ze sztangą będziecie raczej zmęczeni, wtedy ten ruch będzie ciężko przenieść tą lekkość. Za to, jeżeli zrobię sobie 10-20 wskoków na właśnie taki boks, po czym zeskoczę i przebiegnę, to moje ciało będzie właśnie kodowało ten ruch tutaj, na którym nam najbardziej zależy. Więc pierwsza część to jest tu. Jeżeli będziesz miał takiego boksa, to oczywiście gdzieś delikatnie popracujesz nogami, ale raczej, żeby je zabrać z ziemi, pociągnąć je i postawić na skrzyni. To ma 20 cm i na tym również zrobisz doskonały trening, a może nawet i lepszy, bo wiesz, że to jest małe, nie pojawi się obawa o piszczele, które mogą się ześlizgnąć po kancie w boksu, a tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Im niższe, tym więcej będziemy mieli pewności, że popracujemy tą częścią ciała, na której nam bardzo mocno zależy. A teraz zapraszam Cię, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła, jak to wygląda właśnie w biegu. Będzie odcinek, kiedy będę biegł normalnie i będzie odcinek, w którym będę biegł, korzystając właśnie z pracy ramion, a Ty zobaczysz, Ty ocenisz, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Do zobaczenia. Trzymaj się ciepło i obej. No i właśnie, sam z ciekawości oglądałem te dwa filmy w wolnym tempie i gdybym nie wiedział, gdybym sam nie był nagrywany i nie wiedział, jaką pracę włożyłem, to te filmy de facto na pierwszy rzut oka wyglądają na identyczne, że one się niczym nie różnią. Za to moja ilość wkładanej siły była, nie chcę Wam powiedzieć, że połowę mniejsza. Za to siły, które włożyłem, żeby oderwać stopę, to jest nie do opisania. Więc sprawdź, przetestuj, zobacz. Nie wierz mi na słowo, sprawdzaj. Najlepiej sprawdź to na krótszym odcinku z zegarkiem. Zobacz, co się dzieje. Zobacz uczucie, jak płyną to z Twojego ciała. Zobacz, o ile zmniejsza się presja na Twoje stopy, na Twoje ścięgna. I może to będzie właśnie rzecz, która pozwoli Ci biegać szybciej, efektywniej, mniej obciążając Twoje ciało na kontuzję, przeciążenia. A przecież każdy z nas by właśnie chciał połączyć te trzy rzeczy. Biegać szybciej, efektywniej, mniej się męcząc i żeby było to z dala od jakichkolwiek urazów, kontuzji czy przeciążeń. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że wspieracie mnie poprzez Patronite'a. Pozostajcie, że ten materiał jest tylko i wyłącznie dla Was dostępny. Nie jest dostępny dla nikogo innego, więc bardzo dziękuję i do kolejnego odcinka, w którym opowiem Wam o innych fajnych zagadnieniach, również pokazując to, jak to przekłada się na efektywne bieganie. Sprawdźcie, dajcie znać, napiszcie, co o tym sądzicie, jak Wam się biegało, a może nie biegało. Zobaczymy. Trzymajcie się ciepło. Dzięki raz jeszcze. Cześć.